Hejka kochani, witajcie na moim kanale, a dzisiaj będzie już trzecia część oceniania kont moich widzów i widzek. Jakby ja już nie kłam, jest trzecia część już, a wydaje mi się, że będzie jeszcze ich więcej, ponieważ i tak wszystkich jeszcze nie oceniłam, ale spokojnie, dzisiaj ocenię jeszcze kilka osóbek i zagramy sobie jeszcze jedną gierkę Moa, jak widzicie, na Moe. Nie wiem, jak to się czyta tego zadymiarza, ja mówię na to Moe. Mam już 20 rangę. Więc bardzo fajnie, możecie zobaczyć tutaj. Najwyższa moja ranga to 21. W każdym razie lecimy do oceniania kont widzów. Bierzemy sobie mój klub i ocenimy sobie. Czekajcie, zobaczę, czy jest ta osóbka tutaj. Gdzieś mi ostatnio pisała jedna osóbka, że chcę tutaj ocenić kont. Dobra, wiem już. Przypomniało mi się. Jest to Kicia. Pierwsza osoba. Podłoga Kicia. Więc lecimy. Bardzo ładna Sandy. Taki ładny skinek. Karta bitewna też fajna. Taka zwykła, ale fajna. Profilowe bardzo ładne. Pucharki 16 tysięcy. Widzę, że trochę spadłaś. Ale i tak bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Więcej trochę ode mnie. A niedługo wbije 13K. A tak w ogóle... to zapomniałam Wam powiedzieć, że przecież niedługo wylatuje ten tajny film o Brawl Stars, ale to zobaczycie za może kilka dni lub tygodni, ale wydaje mi się, że niedługo już go wstawię, bo jeszcze muszę kilka rzeczy przygotować. No i będzie też film jeszcze drugi z Brawl Stars. Jak wbijam po prostu bucharki, zobaczymy, jak wbiję teraz 13, to po prostu będzie film, jak wbijam 14. No ale oczywiście nie zapomnijmy o też zwykłych filmach, nie Brawl Starsowych, bo jak zawsze mówię na filmie lub na live, po prostu wiem, że nie wszyscy chcą oglądać Brawl Stars, ale no, że ja lubię Brawl Stars, to więcej o nim nagrywam, więc nie musicie ich oglądać, jak ktoś nie lubi. Zwycięska pasa, 15 max, bardzo fajnie. Ostatnio wbijam 17, więc też... bardzo fajnie. Rankingowy najwyższy, bardzo fajny. Aktualny, no, bardzo średni. Ja dzisiaj trochę powybijałam rankingowego. No i członek Korni Artki, oczywiście. Przepraszam, muszę odrzucić, bo teraz nagrywam. Zwycięstwa 3x3, 1406, bardzo dużo. Solo 100, idealnie. I duo możesz jeszcze jedno w sumie i będziesz miała 500, więc tutaj myślę, że bardzo fajnie by tutaj wyszło. No i zadymiarze. Dobra, jest 25 ranga, to oczywiście, że tutaj plusik, no i oczywiście, czekajcie, no i oczywiście na 24 na Franku, 20 na Ems, 20, kurczę, dużo masz tych 20, dobra, masz Melody, Larry, Lori, Max, Nani, Angelo, Squeak, Griff, ojojoj, dużo tych zadymiarzy. O, na Belle masz bardzo mało i na Gromie, na Mandy też. Polecam wbić, na Otisie, na Pani P. Dobra, ale jest 25 ranga na Edgarze, więc te konto, myślę, że ocenimy sobie 8 na 10, bo jest to bardzo fajne konto, zwycięska pasa, członek Korni Artki, puchary też duże. 25 ranga i zwycięstwa 3 na 3 plus solo i duo, no to razem jakby łączymy, więc pierwsza słupka za nami. Lecimy z następną, niestety nie mam zapisany kto chciał, więc po prostu tak by muszę sobie przypomnieć mniej więcej kto tutaj chciał, a chyba nie mogę zejść dalej, więc tak, dobra. Dobra, już wiem, musiałam zobaczyć. Szukam osóbki. Jest, dobra. IK337. Tak. Profil? Taki średni trochę bym powiedziała. W każdym razie zadymiarz Berry. Bardzo fajnie, karta bitewna, bardzo średnia. Puchary 3000, chociaż zwycięska pasa. Kiedy nauczyłam się tego mówić, jest bardzo duża, więc tutaj plusik rankingowy, bardzo średni. Zwycięstwa 3 na 3 też bardzo średnie, chociaż może zadymiarze pocieszą. Widzę, że tutaj jest nowe konto, więc tak na start dajmy 6 na 10, bo bardzo fajny konto jak na tyle pucharków, ale wydaje mi się, że no ja porównuję do takich większych, maksymalnie do, raczej nie do, tylko... od 5 tysięcy pucharków, więc no 6 na 10 dla zachęty,
żeby nie było też mniej, ale no jakbym miała oceniać do jakiegoś większego konta, typu mojego, czy właśnie jak mówię do 5000 pucharów, no to tak średnio, więc tak. I lecimy z następną osóbką. Nie wiem, czy pani Dziulka właśnie chciała, więc tutaj ocenimy konto. No i jest już 5000 pucharków, więc bardzo fajnie. Ja tutaj od razu mówię, że będę oceniać niektóre osoby z mojego klubu, ponieważ mam nową taką serię, że jeżeli ktoś z klubu jeszcze nie był oceniony, to po prostu ich oceniam. Nawet jak się nie zgłosił, po prostu oceniam, bo są w moim klubie. I tak, chyba że po prostu faktycznie nie chcą, a inne osoby czekają, jakby to powiedzieć, w kolejce, więc wtedy oceniam. Więc tak, Shelly, bardzo fajny skinek, ja też go ostatnio trafiłam, no i karta bitewna może być. Zwycięska pasa 15, git, członek Korni Artki, to oczywiście puchary 5000, to tutaj już właśnie więcej. Rankingowy najwyższy, taki bym powiedziała trochę średni, prawie złoto, no i rankingowy aktualny średni też. Zwycięstwa 3x3 fajne, solo też, no i duo fajne. No i zadymiarze, maksymalna ranga to 17, więc troszeczkę średnio. Widzę tutaj, że mało jest bardzo zadymiarzy, więc konto ocenimy sobie też 6x10, ponieważ tutaj są jednak 5000 pucharków, ale jednak zadymiarze i tutaj rankingowe plus zwycięstwa, no troszeczkę takie małe, więc też ocenimy 6x10. I lecimy już z ostatnią osóbką, która nazywa się Bambi, tak, to jest jej konto. I lecimy. Bardzo fajny skinek do Mandy. Karta bitewna też jest bardzo fajna, ale zauważyłam, że w ogóle macie tutaj te profilowe, te emotki, znaczy emotki, profilowe właśnie. Profilowe, jak już wcześniej mówiłam, SpongeBoba. I jeszcze mi się w ogóle nie udało kupić żadnego skinka, a wątpię, że nasz klub, znaczy nie wątpię, ale wiecie, mam takie małe załamanie, czy zdążymy wbić tego skina. Ten, kto jest w moim klubie, ten wie. I tak, puchary, 3000, troszeczkę mało, ale też wiem, że niektórzy z Was zaczynają, no może nie zaczynają, ale może na przykład mało grają, czy zaczynają właśnie, więc wiecie, oceniam trochę większych kont, jak mówiłam już od 5000, zwycięska pasa 14, średnio, rankingowy też średni, zwycięstwa 3x3, git, solo i duo też git. Zobaczymy zadymiarze, dobra, jest lepiej, 22 ranga na 8-bitowcu, widzę, że tutaj lepszych nie ma, bardzo mało tutaj widzę. No dobrze, widzę, że tutaj na tym 8-bitowcu jest najwięcej, więc ocenimy sobie konto, myślę, że tak też 6x10, ponieważ jest troszeczkę średnie przez te pucharki. No i dobra, może teraz ostatnia osóbka, ponieważ tak wszystkich oceniamy na 6x10, więc weźmiemy sobie dżęziarkę. I tak. O, bardzo ładny skinek księżycowej Piper. O, ja też bym bardzo go chciała. Karta bitewna też bardzo fajna. Widzę, że tutaj Piper jest ulubioną. Profil też bardzo słodziutki. Rankingowy. I jest git. Zwycięstwa 3x3. Duże. Solo też. Duo. Znaczy solo nieduże, ale duo. Takie git. Zwycięska pasa. 18, fajnie, ja mam 17 i puchary 6000, więc tutaj już więcej. Bardzo w ogóle fajna nazwa, taka kolorowa i w ogóle. No i 21 ranga na EMS, ja też mam 21 na EMS. 18 na Edgarze, 18 na bazie, fajnie, na Lili, na Kruku. Od na Kruku fajnie by było, na legendarnego. O, masz Moe, fajnie. Ja mam Moe już na 20 randze, jakby ktoś nie wiedział. W sumie to nie, na początku filmu mówiłam, tak a propos. To ocenimy sobie 7x10 te konto, bo bardzo fajne. Chociaż w sumie za tą rankę na EMS, nie, no dobra, 8x10, bo bardzo fajne konto, bardzo mi się podoba. Ta księżycowa Piper i w ogóle
Całe konto jest bardzo fajne i szczerze zastanawiam się nadal, czy jednak nie dać 9. Bo tutaj jest wszystko jakby może nie idealne, ale bardzo fajne. Więc no dobra, ostatecznie dajemy 9/10, bo bardzo fajne konto. I to już koniec tego oceniania, ale spokojnie jeszcze sobie zagramy w jedną giereczkę. Tylko teraz nie wiem, czy starcie było, czy polowanie na meduzy, czy starcie starcetem właśnie. Weźmiemy sobie chyba te zwykłe w parze. No i mam nadzieję, że jak zawsze na odcinku nie będę przegrywać. No właśnie, a ja zawsze, kiedy nagrywam, to nigdy mi się nie trafiają legendarne star dropy. A uwierzcie mi, że w przeciągu 2 dni miałam 2 legendarne star dropy i mityczny. Rozumiecie to? Wy nie uwierzycie pewnie, ale serio, dosłownie, jak zawsze zaczynam nagrywać, to oczywiście co musiało się wydarzyć? No właśnie. Tak, no więc następnym razem, jak będziemy sobie wbijać puchary, to mam nadzieję, że jakiegoś legendarnego albo chociaż jakiegoś star dropa będziemy mieli. Dobra, ja mam taką taktykę, że sobie po prostu chodzę i czekam na starcie. Wiem, że czasami nie jest dobrze, bo też trzeba wrażenia w ogóle tam mieć, ale z jednej strony czasami fajnie, bo wiecie, jakby się wygrało, tak? Więc no, dobra. Cały czas 5 drużyn. Oczywiście zawsze musi to być długo. No i teraz bo. I teraz nie wiem. O! Dobra! Zabijam bo! O nie! Nie, spajki jedne. Nie. Dobra, ale mam ulta. Ult może zadziałać. Chowam się, dobra. Dobra. No, i jeszcze chciałam powiedzieć tak a propos, kiedy gramy sobie, żebyście zostali do końca filmu, bo zaraz będzie właśnie koniec, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że w tym filmie, kiedy napiszę wam na klubie, czy na moim właśnie YouTubie, gdzieś na shortcie, kiedy nagrywam właśnie ten film z wbijaniem pucharków, to wtedy będę wbijać razem z moimi widzkami i widzami, więc kto będzie chciał, to się już może na tym filmie nawet zgłosić i ja wtedy będę wiedzieć, kto by chciał ze mną powbijać puchary, tylko wiecie, tak żeby za bardzo nie przegrywać, żeby nam dobrze szło i bierzcie mniej więcej podobne puchary, po prostu. Nie. O nie, dobra. Niestety, nie wygraliśmy. 0 pucharków, ale dobra, przynajmniej na mnie spadło, bo nie, dobra, mam wszystko dobrze. W każdym razie to jest moje konto. O, muszę sobie uzupełnić. Cały czas mi to... czekajcie. O, dobra. To jest moje konto, jak ktoś chce, to może sobie ocenić. W każdym razie to już jest koniec filmu. Pamiętajcie, możecie napisać, kto by chciał się zgłosić do wbijania ze mną pucharków. Czekajcie na ten fajny bardzo film z Brawl Starsa też. Taki DIY Brawl Stars, od razu mówię, żeby nie było, to będzie DIY taki z Brawl Stars. Więc to nie będzie granie, ale tak, takie może przypomnę trochę otwieranie, coś takiego. Ale już więcej nie zdradzam. W każdym razie, więc czekajcie do tego filmu i do następnego filmu też, więc dajcie łapeczkę w górę, komentarz, jak ktoś nie ma, to subskrypcję i papatki!